Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izak i takiego filmu w sumie dawno nie było. Duo w Fortnite na dwie kamerki, bo nowy sezon, no sezon szósty wyszedł i ten sezon chciałbym pokazać wam, Roysonowi, co się pozmieniało, a pozmieniało się sporo. Zaraz będziesz w szoku, jak zobaczysz tu latającą wyspę. Witam Royo. Tak, witam serdecznie, witajcie kochani, hej. No. Lecimy, gdzie lecimy? Patrz, przed nami widzisz Loot Lake, to jezioro. I tam jest, i tam w ogóle wywaliło całą wysepkę środkową do góry. Faktycznie. To widzisz, lewituje. Faktycznie, takie byliśmy czary. Tam nie raz. Kurczę, wiesz co, może polecimy sobie tutaj. Może to będzie w miarę bezpiecznie, tak myślę. Dobra. To za chwilę skaczemy. Myślę, okay. Że tak, już można. Okej, okay. No to let's hop. Go. Tak, i tam polecimy sobie. Tak, tych nowości oczywiście w tym sezonie jest sporo. Niestety dzisiaj jak to nagrywamy, to wyłączyli te kostki takie, które dają niewidzialność. Bo one są problemy jakieś techniczne z nimi, nie? No, tak, był właśnie komunikat, że na razie to coś tam, wiesz, to ludzie bugowali to, bo ta forma niewidzialna. Aha. Polega na tym, że tam masz zwiększoną prędkość, zwiększoną wysokość wyskoku, między innymi. No i właśnie, przez to jest niewidzialny i nie możesz używać żadnych itemów ani nic, a ktoś tam, wiesz, wykrył jakiegoś buga, że dało się strzelać w tej formie, co było, wiesz, bardzo... O, niefajne kurczę. Wobec innych graczy, więc musieli to zablokować na razie, żeby naprawić ten glitch. No ale nie, cóż. Dla mnie ta turniejowość, jej bezsens, o której gadaliśmy, czyli to skanowanie poprzez edycję budowli, nie? To jest straszne, kurde. No, chociaż poprawiają różne rzeczy. W każdym razie, moi drodzy, jak też gracie w Fortnite'a w tym nowym sezonie, to możecie zostawić łapką w górę. Może uda się nagrać też jakąś gierkę z trio z Leszkiem, bo Leszek tam się męczy z jakimiś różnymi innymi problemami nagrywkami. Też natury technicznej, kurczę. No właśnie, właśnie. Super. Jeszcze jakaś pompka by się przydała i kawiki, ja już jestem urządzony. Mile widziana, bo ja muszę teraz w tej roli niestety zastąpić Leszka, on jest oczywiście ekspertem w tej dziedzinie. Pamiętajcie, że możecie, nie prosimy, przypominamy, łapka w górę, subskrypcja dla Piotrka, dla mnie. O, co ty ją, wiesz? Ty gdzieś jesteś obok mnie, nie? Tak. Tylko nie chciałem mieć tego samego domu, nie? Bardzo dobrze. Gorzej bym też był u ciebie, ale... Ale jest spoko. A, pod altanku ty byłeś? Tak. Dobra. Także to spokojnie. O. To się nie przejmuj. To nie pykło niestety. Tam się biją, a ja wciąż nie mam pompki przejucha. Ja sobie zbudowałem schody na strych, bo mam tu skrzyneczkę. Kurczę, nie wiem, czy dojeżdżać. Dobra, może powiem ci, mam fioletową snajperkę i fioletowy karabin szturmowy z tłumikiem. Dać ci coś? Wiesz co, nie spoko, na razie luzik, bo musimy uważać, bo to są ludzie, wiesz? Okej. Ja chyba widzę Skara nawet. Dobra. Widzę Skara. Mnie to może być dobra pozycja dla mnie. Uważaj. Okej, okay, od dołu. Dobra, niech wyskoczy. Leży ładnie. Prędko czy nie miał kolegów, ale tylko on walił, także. Podleczę. No nie, wiesz, tutaj się zabili jacyś ludzie, więc. Aha. Więc chyba jest spoko. Zaraz sobie dobra, tego ja wyczuwam znów. Ta, skrzyneczkę. No, tutaj są skrzyneczki. Pewnie nawet dwie. Nie, jedna. Dobra. Wiesz co, tak. Możesz wziąć sobie tą żelazną wyrwę. Jakieś miejsce. Okej, to wtedy będzie tam spoko. Dobra, kewiki by się przydały teraz. No, dokładnie. Bo ty masz apteczki, bo widziałem, że chciałeś. Tak, apteczkę mam jedną. To kewiki trzeba znaleźć. O, okay. To jest... Kurczę, jest ten... Chwytak. Ty chyba jeszcze nie grałeś, jak był chwytak, nie? Czyli tak oczywiście. Znaczy ja chwytaka znam osobiście. Ha! A widzisz, ja też w sumie znam osobiście. Ale to pamiętajcie, jest taka łapkę w górę. O, przytaszek, żeby zostawić. Proszę bardzo. Lechu już się wyrączyłem z pozdrowieniami, ale dobrze, że jest. Pięknie. Dobry wjazd. No, tajmik idealny. Dobra, ja powiem ci, że taki sprzęt mam całkiem fajny. Nie będę narzekał, absolutnie. Kurczę, tu jest minigun za 300. Ale za 300 pewnie tego, cegły, nie? Albo... Cegły. No właśnie, więc to jest problematyczne. To jest problematyczne, bo ja zbierałem głównie drewno. Mam jednego kewika, ale chyba na razie go będę używał.
kurczę. Jeszcze te małe kawy by się jakieś przydały. I tu jeszcze jedna apteczka, spoko. No trudno. Wiesz, żeby nagrało z 50 kawy. Dobra. Używam tego kawika chyba. Mają dwie apteczki. Tak? O, to no. Bardzo dobrze. Tylko tego kewika jednak małego brakuje. No. Żeby mieć full kewa, to by się chociaż rozbierało jednego. Bezpieczniej trochę, nie? To na pewno. Nie, miałem 80 cegły, teraz mam 223. Cegły? A, bo zbierasz tak. Cegły teraz. No tak, bo to ja mam 108, to ci mogę to zostawić, zaraz ci coś podrzucę. Jeszcze flutuję do końca. Lutuj, lutuj. Te płotki są takie OP. Te płotki dają tyle drewna. Proszę mi opłacę te płotki rozwalać, już. Aha, rozumiem. Także polecam. A, tu ktoś był, dobra. Więc kimki już nie będzie. Nie no, ja już rozwaliłem połowę budynku. Dobra, mam. O kurde, teraz są małe kewy. Wiesz co, podejdź do mnie, to ci zostawię te małe kewy. I chyba z karet też zostawię. Wiesz co? Nie, bo ja mam minigana. Mhm. Tylko, że mam mało pocisków do niego, ale mogę ci dać, no tak jak mówię, dobra, nie? Zrzucam tutaj małe kewy. I... Czekaj, muszę cię zrekać. Tu jesteś, przyjaciel, dobra. I skara też ci może zrzucę. Będę grał ze sztucerem, chyba będę grał. Bo ja mam jeszcze fioletową snajperę, nie? Jak proszę lubisz bardzo. Zasięgówki. Wiesz co, ja już mam sztucera, więc dla mnie spoko. Ja wolę sztucera nawet. Dobra, a bombę przylepkę? Nie wiem, bo ja też muszę pomieścić te rzeczy, nie? Jest spoko. To choć... Dobra. To wywalasz kulę, bo może wezmę tą snajperkę w takim razie. Dobra, a... jest spoko. A, ty miałeś tego skara też z tłumikiem, on też jest fajny. No, no, mówiłem ci właśnie, czy nie chciałbyś tego wziąć. Jedyne, co cię poprosi, to o pociski do miniacza. I strefa jest, o kurde, na strefę nie patrzyłem, musimy uciekać, ty. Dobra. Ale przypał. Nie sprawdzałem strefy w ogóle. Dobra, uciekamy. Tak, słodki looting tu, tego. No właśnie tak, kurczę, najgorzej. A strefa jest strasznie daleko i nie ma tych kostek, żeby sobie wziąć strefę, znaczy tą niewidzialność. Ja pamiętam nasz pierwszy odcinek z PUBG'a. Co. Fajnie się rzuciło, wszystko ekstra. Ale najgorzej. I strefa nas no bo tak jest, no bo tak jest właśnie, widzisz, jak się tak spokojnie gielcuje. No tak, a my starzy RPGowcy, my lubimy polucić wszystko. No. No chyba, że odpalić wyrwę, no. A ty masz wyrwę, no przecież Jezus Maria, ty masz wyrwę! Kurde, nie poczekałeś na mnie. Ja pierdzielę, dobra. Zapomniałem, że ty masz wyrwę, czemu, kurczę? Ej, ledwo zdarzyłem. No, raz o niej zapomniałem, ale... Do strefy. Ja pierdzielę, ty masz wyrwę przecież, no tak. No, spoko, dajemy radę, tylko już nas strzelają. Z dołu, snajperzy, na ulicy, jeden. Aha. Ja bym to przeleciał w cholerę. No możemy. Bezpiecznie. Dobrze. Wziąłeś tę małą kawę, prawda? Tak, wziąłem, no, ziemię, muszę zażyć, kurde. Napierdzielają. Już wylądowałeś, te? Tak, przydałaby się mała apteczka, czy coś takiego. O kurczę. Ja to idę chyba tamtych zabić, tych, co do nas strzelali, wiesz? Kurczę, dobra, postaram się jakoś ciebie osłaniać. Wiesz co, kurczę, pamiętaj, bo nie mieliśmy już czasu na to, na małe pociski do minigana. Bardzo ładnie. Od dołu na ciebie strzela. Czekaj, ja postaram się go... Gdy miał snajperkę. Miał dwie dobre snajperki. O, szkurde. Potrzebuję pomocy, wiesz? Dobra, dobra, lecę do ciebie. Najwyżej zbuduję sobie schody. Dobra, nie wychyla się po prostu. Ja ich po prostu obejdę, bo oni mnie nie widzą, także skorzystam z tego elementu no, zaskoczenia. Strzelałem blisko dość. Kurde, najgorzej. Łatwo to buduje. Jaki bezsens! Kurde. Dobra, dobra, dobra. Teraz będę Izak. To biegnie. To ja. To się leczę. Się biją, wiesz? Mhm. Spokojnie, ja też się nie chcę wychylić jakoś specjalnie. No dobrze, dobrze. To jest straszny przypał. Muszę zlokalizować, gdzie oni są. Dobra, na krzyżaku idę. Kurde, bo to jest... Jesteś na dole. Oni są na górze. Tak, wiem, wiem. Dobra. Dobra, widzę typunia. Wiążę go wam. Powalił mnie. Ja pierniczę, ale najgorzej.
Nie! Fatalnie. Najgorzej. No, najgorzej. Popsułem. No, tu jest gość przed tobą. Przed tobą. O, rany. Trzeba było się zabudować. Ale fajnie się zbierało, no. Kurczę. Wszystko. No fajnie się zbierało wszystko, to prawda. Ale jak się dałem... Ja, widzisz, jak ja nie gram, to, ja, to jest problem, że ja idę, kurczę, na aimowe wymiany zamiast się budować. A gość się teraz podnosi, wiesz? Gdzieś, nie wiem, gdzieś kumpla podnosi. Być może to zrobił właśnie. Nad tobą gdzieś są. Jest coś złotego? Czy oni w ogóle mnie tutaj widzą? Ja pierdzielam, ale zepsułem, strasznie. Dobra, ja spierdzielam. Ale mam przynajmniej... Cudownie. Aż! Dobra, ja wychodź do lobby, trzeba to nie, powtórzyć. Nie, jasne. To była taka rozgrzewkowa. Rozgrzewkowa. Ja pielniczo, ale to zważyłem strasznie. Pół godziny zbierania na minigana, do którego nie zdążyłeś widać amunicji, musieliśmy uciekać ze strefą. Ale jakąś amunicję miałeś chyba, nie? 18 pocisków. Do minigana? Tak. Ale to kurczę, ej, bo jak kupujesz sobie minigana, to wypada też amunicja do niego. Dostałem dokładnie 18 sztuk. Naprawdę? No poważnie, no. Ja pielniczo, to nie wiem czemu tak. Trochę biednie. No biednie. Trochę biednie. Kurczę. Dobra, teraz full focus już, nie? Tak. Może by polecieć na jakąś nową miejscówkę, może, ale kurczę, to się cykam. O, miałeś też ciemno? Tak. No właśnie, jakieś jaskinia czy coś? Kurczę, nie wiem, czy chcemy ryzykować i polecieć na zamek? Tam mogą być dymy na zamku, wiesz? Dobra, to polećmy na zamek. Tutaj będziemy lecieć. To jest zamek, to jest nowa miejscówka. Jeszcze w sumie tam nie byłem, znaczy byłem tam na placu zabaw, jak pokazywałem widzom nowe miejscówki. Okej. Ale nie byłem tam w grze. Dobrze. Więc... To silnik widać tego, dobra. Polecimy sobie tam. Tam mogą być dymy ostre, nie? Mhm. No chyba, że ludzi zaintryguje ta wysepka, nie? Wystrzelona, to może tam będą lądować. Z ciekawości. Tamte rejony. I oleją ten zamek. Na wysepce teraz są też dymy straszne. Tam też dużo ludzi lądują. No, domyślam się. No, bo generalnie pod tą wyspą lewitującą jest taka kostka. Kostka się przemieszczała ze strony oazy, odpoczynku mniej więcej. Mm-hmm. I ona tak właśnie wraz jakby z postępem sezonu piątego, ona właśnie tak sobie szła do Loot Lake'a, nie? W końcu Loot Lake'a wpadła. I Loot Lake zamienił się w taką wielką trampolinę jakby. I tam się po Loot Lake'u skakało, teraz już nie, teraz już normalnie się chodzi. Ale ta kostka w końcu, wiesz, wywaliła do góry właśnie wraz ze startem szóstego sezonu. Rozumiem. No i właśnie, no i dlatego to lewituje. Dobra. O kurczę. Raz, dwa. Masz trzy osoby za sobą. Tak. Nie, cztery. No to okrążają nie cię z każdej strony. Będziesz miał jednego czerwonego zaraz bardzo blisko. Jednego będziesz miał zaraz na dole po lewej stronie. Ładnie, punktujesz, widzę. Karabinusz. Dobra, ja mam dużego kewika, tak dam ci go potem. Kurde, ktoś jeszcze tu był. Na bank ktoś jeszcze był. No na bank. Ilu zdjąłeś? Trzech. No to wydaje mi się, że jeszcze jeden został. Kurde, to nie umiem. Okej. Takie 200. Dobra, słuchaj, ja mam tak, dużego kewa, panel skokowy. Takich sprzętów. To jeszcze była skrzynka. Tak, no, też gdzieś słyszę, ale wydaje mi się, że niżej tym razem. Aha, gdzieś tutaj, dobra. Zauważ w każdym razie. O tak. Bo tu jeszcze jedno to mogę przeżyć. A ty masz kawika małego czy dużego? Tu jest, ja ci dam dużego, a wezmę sobie małego, chodź. Nie, wiesz co, to zostaw mi te małe. Mario? Weź dużego. Bo ja mam dużego, ja też mam dużego, wiesz? A masz dużego? Ja też chcę dużego, wiesz? Każdy facet chce mieć dużego. Przynajmniej duże karabiny na paintballu.
A, zostawić tego małego, dobra. No, no, to czy ty mały mi zostaw po prostu? No to masz małego. No ja ci zostawiam... Kurde, jaka magia. Cyk i masz małego. Dobra, trzymaj małego. Weź sobie najpierw małego. A ty użyłeś już dużego. Ja użyłem. A, to najgorzej widzisz. To najgorzej. Dlaczego? Bo teraz będziesz miał 50 kawa, a nie 75. Aha. Widzisz. Boże, matematyczny Fortnite'owiec. Dobra. Problem tutaj polega na tym, że to nie ma w ogóle matrzów praktycznie, nie? Może trochę cegły. Jak będzie to rozwalało, ale to dużo nie daje niestety. Pamiętaj, że ja mam panel skokowy. Mhm. No to też spoko. Możemy sobie tam... No to możemy sobie skrzynka po prostu dobra. O, o, o! Kurczę. Nie, nie rozwalaj podłogi, nie rozwalaj podłogi. Nie rozwalam podłogi, spokojnie. Bo by tak byś się... One jest chyba wyżej, one jest wyżej. Dobra, to jest jeszcze jeden duży kewik, to weź sobie dużego kewa. Dobra. Wszystko na skrzynki, na schody i... Będzie git. Dobra. I nie pić go, pić. Pipi sobie. Dobra. A dziękuję, na zdrowie. Też jest skrzyneczka jeszcze. Oj, tam jeszcze jest skrzyneczka, jeju, jak to jest fajnie. No wiesz, no zamek, nie? No. To tak RPG-owo potraktowali, że no. Dobra, jakbyś miał jakieś rakiety, to dawaj znieść. Bo ja na grubo. Żebym się nie zwalił stąd. Okej, pamiętajmy o strefie, Izak. Dobra. Chociaż ona jest niedaleko. Gdzie ja spadłem? A, bo to, jest to tak działa, dobra, bo to jest tak zrobione. Tu jest to, jest ten cmentarz. Dobra, jest. O, o! Coś gdzie? Słyszę gdzieś skrzyneczkę. Właśnie tutaj, powiem ci, że to, wiesz, to można sobie pozwiedzać trochę, bo tu dużo fajnych miejscówek. Dobra, byli tam. Tak. Tu są dobre schodki. Także to jest ten etap zwiedzania. A, tu jeszcze ludzik leży, no właśnie. Okej, okay, tam jest złota maszyna. O, amunicja, to tak, to zbierajmy. A potrzebujesz czegoś? No, granatów najlepiej, rakiet, takich cięższych sprzętów. Żadnego leczenia. A tu jest ten, missile, czyli ta naprawdzająca rakieta, nie? Aha, o, metalowo. Dobra, do strefy nie jest tak daleko. O kurczę, tam jakieś wojny były chyba. Ja mam maców bardzo mało. A tu lama jeszcze, oj, proszę bardzo, kurczę, to są czary. Ja mówię, że mam maców mało i jest lama. Doskonale. To jest Fortnite'owa magia. Dobrze. Dobra, weź sobie ten fort kieszonkowy, złoty sobie weź. Dobra, czekaj, wymienię sobie, o, w ten sposób. No później, no i zobaczysz, to jest super sprawa teraz, nie? To jest wielki fort, który zestawiasz... Wie. Wow. Kurde. Kurde, spadłem. Nie mam żadnej konkretnej broni. Kurde, podnieśli się już. Powaliłem znowu. Dobra. Leży! Dobra, szybciej. Porobieni. Ale fajnie. A miałem, kurde, przecież miałem tego śmierdziucha, mógłbym rzucić. O, właśnie, to ja biorę. Zapomniałem w ogóle o tym. Pewno... Tu. To mieli ognisko, to już zgasło. Dobra, ja sobie wezmę tą apteczkę. Dobra, ja mam 100 na 100. No, luzik. Strefa podjeżdża, trzeba będzie ale uciekać fajnie do strefy. Tak, bang bang! No, uciekamy do strefy od razu, wiesz? Tylko się dalecza i uciekamy do strefy. Okej, okay, no. Ja też. Chyba, że skokowy robimy. Wiesz co, nie, chyba zdążymy. Nie, chyba, no właśnie. Znaczy, powinniśmy zdążyć. Dobra. Skara to jaka amunicja, średnia? Do skara? No średnia, średnia, tak. Mhm. Mam 66, a ty ile? Do skara mam 215, ja mogę ci oddać trochę. To no, rzucam się tak. Po drodze. Mini, mini, tak też. Trzymaj. Dzięki, mam, super.
Więc tak, pamiętajmy, mam małego Kewa. A ty zabiłeś jednego teraz? Co? Zabiłeś teraz jednego? No zabiłem, właśnie mówię, że bang bang z podwójnego Deagle'a czy tam. Nie, nie, z Berety. Tam Glock, Dual Berettas to jest takie. Dual Berettas, dobra. No tak wiesz. Jak Max Payne. Ale brakuje mi moich LKM-ów. Jednak taktyka, ja burzę instalację, a ty niszczysz obrońców, jest najlepsza na świecie. No, to prawda. A to jest strasznie nieprzyjemne. No tak. Wiesz, jak grasz tak, kurczę, i ktoś cały czas ci niszczy, to jest masakra. Tak, bo się skupiasz na odbudowie, zamiast na tym, żeby się strzelać z tym drugim. Dobra, do strefy jest daleko. Ale możemy słuchać podejść pod wir. Mamy minutę 52, więc powinniśmy spokojnie zdążyć. Mhm. Kurde, w sumie... Masz dużo maców przed drogą, bo tam jednego lutowałeś, nie? Wiesz co, powiem ci... Więcej mam cegły niż wyrwa. Drewna. Jest wyrwa, zajebiście. Okay. Ale też, tak mam tak samo, ale... Bo w zamku było niewiele drewna. Mhm. Ale zlutowałem trochę. Jest spoko. Ten zamek, powiem ci, że też jest niezłą miejscówką, bo jest strasznie dużo skrzynek w sumie. Tak. No bo jest taka RPGowa właśnie fajnie. Jeszcze nie wskakujemy wyrwę, jeszcze sobie do hamburgera. Będziemy lecieć. Możesz też wejść na górkę, to sobie tą wyrwę weźmiemy, to będzie trochę bliżej. Jasne, już lecę. Bo strefa jest daleko, więc trzeba będzie podejść. To przez skrzynek to jest. Dobra. To masz jakieś medykamenty? Właśnie nie, już teraz mam. Dobra. 5 bandaży, przyda się. Dobra. To chodź tutaj do tej wyrwy, wskoczymy. Jasne. I lecimy do strefy. Okej. Patrz. O, widzisz ten taki fort na górze? Tam jest długości, to drogo. Tak. Chcemy tam się z nim bić, czy nie? Chodź, podlecimy. Próbuję, podlecimy tak po cichutku. Podłużam. Na domek podejdziemy. Dobra, to ja od dołu ląduję. I będę po prostu kował. Okej, jeszcze jeden tutaj, oprócz tych to. Dobra. Zadałem trochę obrażeń. Bije małego Kewa. Dobra, zrobimy jednego. No właśnie, bo to tego, którego ja poraniłem tak w fest. To jest gość. Tak? W głowie. A jest! Zrobiłem. Dobra, leży. Dobra, miał Kewa dużego. Leczę się. Dobra, lecz się, ja zbieram ammo. Ale coś tu lata jeszcze? Uważaj, żeby ktoś na mnie przyleciał, bo to może latać, wiesz? Dobra, będę lustrował niebo. Dziewięćdziesiątka. Dobra, jest spoko. I zaraz wskoczymy w wir, bo strefa już podjeżdża. Dobra. I chyba tamtego nie zutowałem do końca. O, fajnie, ammo podniosłem do swego karabinu. Lata ktoś, lata ktoś. Tamten miał 0 HP. Nie widzę typa, gdzie on. Drugi ma 0, wiesz? Tego można dobić. Leży, dobiłem. Ładuję. Jeszcze jeden. Ma mało HP, ma bardzo mało HP. Dobra, chodź, wskakujemy w wir. Dajesz, tu w wir trzeba wskoczyć. I od razu, po prostu zeskakuj na dół. Aha, dobra, okej. Okay. Zeskakuj na dół, wyskocz sobie i od razu spadochron otwieraj. Dobra. Udało się. Dobra, i do strefy trzeba lecieć, wiesz? Prawą stroną miasta. Tak. Ej, ja tu za bardzo nie wyrobię, cholera jasna. Dobra, dupka. F3. Dobra. Do strefy trzeba, ze strefy. Wiem, tylko że my tu mieliśmy kontakt, nie? Powalony jeden. Powalony? Tak. Dobra. Jakiś miał małe kewiki, potem oczywiście. Dobra, chodź do góry. Dobra. No trzeba do strefy lecieć. Jasne. To jest gość. Tak! Jezu, zaczynam ciebie teraz. Nie, jestem przecież za tobą. Jezu, nic nie widać. Ucieka. No też musi. Leży. Dostał ode mnie troszeczkę. Mhm. Nie, no fajny kopik. Tak, zobaczymy co on miał. Trzeba będzie podleczyć. Ja też, na pewno muszę dwa bandaże. Nie, jest naprawdę taka fajna przygoda. Czy on miał jakieś kewiki? On mógł mieć kewiki, miał full kewa. Ten ziomek, ale chyba nie. Niestety nie mam, ja mam jeszcze dwa kewy.
czekaj. Chowaj się. Dobra. Mogę ci dać jednego kewa, wiesz? To ci rzucę. Zadytuj sobie. Tylko otwórz mi drzwi albo... A to ty też jeszcze masz zadytować. Ajajajajaj, dobra, biorę tego kewa. Jego. Ognisko? Nie mam ogniska, kurczę, szkoda. Jednego launchpada nie zadytowałem po drodze też wcześniej, ale trudno. Dobra. Wiesz co, możemy sobie wejść tu na górę. Mhm. To się trochę zorientujemy w okolicy. Wyrwa. Ale nikt nie leciał. Okej, okay, przyjemnie. Przed nami są goście. Pod nami? Tam. Przed nami? Pod nami? Pod nami? Nie, no nie wiem, co powiedzieć. Przed nami, na okay. S. Dobra. Ale to musisz myśleć jak na W, bo tam jest strefa. I widzisz, mm-hmm. Na S jest gość, biega sobie po schodkach. Mhm, widzę. Nie mam snajperki, to może do niego nie będę walił. Ale on chyba nie jest sam, bo widziałem jakiś wybuch przed nim. To oni nam się biją chyba, wiesz? Mhm. Jest jakiś fotel. Kurczę, znaczy możemy pójść jego śladem, chociaż trochę będzie za 10 sekund szło, ale... To mamy blisko już do strefy. Możemy sobie trochę podejść. Biją się tam. Może poczekamy, aż oni będą lecieli w strefę i dobijemy. Ja bym teraz podleciał. Dobra, idę za tobą. O kurde. Będę sprawdzał, jak wygląda sytuacja. A musisz przyjść do nas teraz, wiesz? Wiem, jestem u podnóża twojej wieży. Dobra, tylko nie pokażę się mu. Nie, absolutnie. Kontrol i patrzę na TPP. No patrz, idzie. Dobra, jest, idzie. Powolony. Leży. Leży. Drugi kumpel jest tam gdzieś razem z nim był, wiesz? Dobra, jeszcze nie wiem widzę. Dokładnie gdzie. On będzie musiał iść, bo strefa do niego podchodzi. My się, musimy się ruszyć później trochę niż on. Tak. Sprawdzajmy ruchy. Jest po lewej, lewa. Lewa? Tak. Budowa zasadki. Okej. Okay. My dopiero jak strefa będzie obok nas, to będziemy się ruszyć. Pamiętaj, że ja mam jump pad, nie? Tak. Okej, wyskakuję w to samo miejsce, co mnie to porusza. Ma bardzo mało już. Jest hita. Zajebiście. Yes! Dobra, uciekamy teraz do strefy. Super. Tak? Dobra. Ta, nie lutujemy go, bo nie ma sensu już. Ale fajnie, 2 kile. Jeszcze jeden będzie rekord. No. Dobra. To cały czas tego skara, do którego dajesz mi pociski. No widzisz. A potrzebujesz ammo jeszcze? Nie, mam 184, bo zebrałem wcześniej. No to luzik. Ja miałem 68, ty mi dałeś, miałem potem 104. Ten drop na górze będzie. Możemy na tą górę wejść tak naprawdę, bo ona jest... Już podaję wszystkie te zbędne dane matematyczne, żeby ujść za znawcę. No. No wiesz, tam są, zobacz, są schody. Jak ja straciłem HP teraz, nie wiem. 69 HP. Drop tam spada i tutaj są schody po prawej stronie góry. Więc być może ludzie na to wchodzili już. Ale podejdziemy sobie. Zostały jeszcze 4. Cztery sobie zostały faktycznie. To luzik. To jest szansa to wygrać. Kurczę, brakuje mi tylko tego ogniska, żeby się tak podleczyć idealnie. Pamiętaj, że ja mam ten cały mobilny fort, nie? Też. Soleo. Z miasta. Z miasta? Dobra. Mam 69 kewa, 69 życia, no tak. Memicznie bym powiedział. Magicznie. Memicznie. Magicznie. Cały czas strzelają, także uważaj na to, nie? A może zbudujemy sobie ten fort gdzieś na środku tego wzgórza i tyle. Wyrwa? Ale to nam się nie przyda. Na razie nie, później może się przydać jeszcze, wiesz? Ja tu chcę zacząć, czy... Jest gość. Dobra. Do widnego. Tak, powaliłem. Zajebisz się. Jeszcze masz jednego. Kto jest? Zaraz pod sobą, wiesz? Jest zaraz obok ciebie. Widzę. Rozwalam mu sprzęt. Nie wiem, czy nie spadł przypadkiem. Dobra, jest tutaj. Widzę go, widzę strzelam. Bardzo mało ma. Ładuję. O kurde. Widzę go. To pilnuj go. Pilnuję. Widzisz go cały czas, czy nie? On uciekł na dół chyba, wiesz? Czekaj, i Wchodzi do góry. Tak, nie rozwal mi tego, nie rozwal mi tego. Po prawej stronie. Strzel do niego z karabinu, ma bardzo mało. Dobra, 4. Nie, ma plecy. Leży. Masz plecy? Tak, 3! Rekord!
Zajebiście, Royston. Kurde, że tego, że zabił. Do strefy trzeba iść. Tak, ale w plecy dostawałem, także gdzieś będzie szedł od 150. Aha. No to nie szkodzi, spoko. Tu mamy jeszcze wyrwę w razie czego. Dobra, pysznie. Kurde, nie mam maców. Znaczy drewna. Kurczę, nie mam znaczy ja mam te. Aha, dobra. Była wyrwa, wiesz, możemy sobie w nią skoczyć. Etza, macy. Nie, po co? Gdzie ta wyrwa była? Ale to na razie i tak spoko. Dobra, tu jest wyrwa. Ty chcesz jakieś bandaże? Nie, 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 wiesz co, ja sobie pójdę po kewiki, bo on miał kewy. Dobra. Miał lepszą snajper też, to sobie może wezmę. 10 kewów miał. Co to? O, zbudowałem co fort. Aha. Jestem super defensywny teraz. Kurde, drewna nie miał żółgla? Czekaj, by tego lustrował, bo... Okej, okay, idą, na dole, Izak! Widzę. Jeden dostał 157. Dobra. Dobrze, powaliłem jednego. Zajebiście. Jeszcze jeden, kurde, nieładny jeden. O kurde, ale spierdzieliłem to. Spokojnie, spokojnie, jestem wcelowany. Niech tylko się pojawi. Jak okay, widzę go. No to wal, wal, wal do niego. Wale, ale oberwał, oberwał. No to nice. Nie, on ma pecha, że ma mnie na plecach teraz. Wiem ci gościa. Pięknie! Kurde, ale by się kewiki przydały. Widzę go. Dobra, leży, kto się zrobieni! Królewskie! Ja! Tak jest! Cztery fragi! Nie no, Royce, powiem ci, że kurczę jestem w toku, bo naprawdę, żeś mi pomagał. Tak jakbyśmy mieli walkę na górze, to bardzo ważne fragi zdobył. No, nie no, zarąbiście było, kurde. Najpięknie, pięknie. Ale zabawa, ale fajnie. No. Tak. Piękna gra z przyjaciółmi. Tak, nowy sezon otwarty z Roysonem oficjalnie. Oj tak. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny. Dobra, to ja dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. Ja myślę, że ten odcinek zasługuje na łapkę w górę i na subskrypcję. Ja myślę, że tak. I tu, i tu. Mówię, więc jak myślę, chcesz, to tak. W opisie. A łapka w górę, to wiecie, gdzie jest. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się, hej, hej, cześć, cześć.